Dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy JKH GKS Jastrzębie. Jak dobrze wiemy, spotkanie zakończone porażką gospodarzy 4-7. Mecz oglądało 1400 widzów. Z nami trenerzy obu ekip, jeśli chodzi o zespół, gości asystent trenera pan Daniel Czubiński, natomiast jeśli chodzi o GKS Tychy, trener Jan Wodila. Panie trenerze, bardzo proszę o pomeczowy komentarz. No, dzisiaj zagraliśmy to, co było zakładane, agresywnie, pressingiem, graliśmy dużo ciałem. Dzięki temu przeciwnik popełniał błędy w obronie. Udało się to wykorzystać naszym napastnikom. Do tego dobrze dzisiaj w bramce spisywał się Kosowski. Myślę, że cała drużyna dzisiaj jak najbardziej na plus. Wszyscy przyczynili się do tego zwycięstwa. Najlepszy zawodnik zespołu? Musiałbym chyba cały zespół wymienić, ale Bordowski. Trener GKS, pan Jan Wodila. Proszę, trenerze. Tak, dzisiaj nam nie wyszedł wstęp do meczu. Dostaliśmy szybkie dwie bramki, co się nam podarilo do remizy, ale potem druga terca, nie wiem jak odeszedł napastnik Pašu, nie wiem co się stało, ale potem tak jak prestali grać z takim ospanlivým dojmem, sme posobili a škoda tej druhej terci, lebo valčili sme do konca, Chovopaky pokazali charakter aj za stanu 6-2-6, ale jak mówim, valčili až do ostatnej sekundy, mohli sme tam dať bramky, dostali sme potom ešte do pustej a no, tak, niekedy meče sú také. Dzięki. Najlepší zawodnik zespołu? Szymiczek. Dziękuję bardzo, czekamy na pytania. Tylko Szymiczka, czy nie da się to wokować za łatwo? Bo dlatego ta gra już w końcówce nie była taka, jaka mogłaby być, gdyby był. To są emocje. Grał dobrze, walczył, dał bramku. Szkoda, no. Ono, że gdyby grali jeszcze do końca, jeszcze byśmy dali jakie okazje tam byli. A z Kotłożem, dlaczego Kotłoż? Kotłoż ma z tą kostką problemy zawsze, od kadry, co się mu tam stało, tak ma problemy. Wiele graczów dzisiaj grali, mali kontuzję mają, albo nie wiem, Michal Wożnica z gorączką grał. No, mamy tak, nie mamy optymalny skład teraz. Teraz Paszutem będzie można, że 6 tygodnia nie będzie. Tak, to są takie rzeczy, co. Nie wiem, trzeba się go pytać. Jeho. Zdrowie. Zdrowie, hej. Dziękuję. Labryka dostał lekkiej kontuzji na ostatnim meczu, także dzisiaj wyszedł na rozjazd, ale nie mógł za bardzo jeździć, także zobaczymy, co tam będzie dalej. Marzec, no jeszcze nie wrócił, Prochaska kontuzjowany, także dzisiaj Lipina, zobaczymy, coś z kostką sobie zrobił, chyba skręcił, także no, na razie też jesteśmy osłabieni. Czy Kapica miał tak zagrać, żeby spowodować Szymiczka? Nie, na pewno to nie było zakładane. To wyniknęło z nie wiem, walka tam była pod bandą. Na pewno nie było nic takiego zaplanowanego.